Rezerwacja Onet dzisiaj w ruchu. Zaraz wchodzimy do Teatru Narodowego w Warszawie i będę rozmawiała z Janem Englertem, reżyserem, aktorem, który zagrał główną rolę w Królu Lirze, premiera kilka dni temu w Teatrze Narodowym, ale też dyrektorem tego teatru. Będziemy rozmawiać o Lirze, ale też i o władzy, o relacjach międzyludzkich, o relacjach mężczyzn i kobiet. To wszystko dziś w Rezerwacji, a z nami będzie też Skubas, czyli autor nowej płyty W ogień. Wystąpi w naszym nowym cyklu Więcej kultury i nie tylko opowie o płycie, ale podzieli się z nami tym, co dla niego inspirujące. I namawiam was koniecznie, last call, słuchajcie, dzisiaj do północy ostatni raz możecie zagłosować na Olśnienia 2024. To wy wybierzecie artystę, artystkę, który zwycięży w naszym plebiscycie. Rozstrzygnięcie już za tydzień na gali Olśnień 8 marca w Krakowie. Zapraszam. Jan Englert, aktor, reżyser, od ponad 20 lat dyrektor Teatru Narodowego, w którym rozmawiamy. Dziś mierzy się, jak twierdzą znawcy, z najtrudniejszą rolą, czyli z rolą króla Lira w Szekspirze, w dramacie Szekspira, w reżyserii Grzegorza Wiśniewskiego. Dlaczego król Lir jest uznawany od lat za coś najtrudniejszego w karierze aktorskiej? Te wszystkie takie kategoryzacje, no co jest trudne, trudniejsze, najtrudniejsze, one są zawsze podejrzane. Dla jednego trudne jest zjedzenie jajka na miękko, a dla drugiego jajka na twardo. A Lir więc jest na twardo jest tak. Czy na miękko? Dlaczego? No, dlatego, że przede wszystkim to jest rola dla starego człowieka. Bo tylko stary człowiek może zrozumieć, o co chodziło Szekspirowi tak naprawdę. A jednocześnie wymagające niezwykłej sprawności fizycznej. Więc już tak to, już to połączenie nie artystycznie, trudne. Tylko fizjologicznie rzecz traktując, to na tym polega jedna trudność. A przepraszam, wejdę w słowo, bo pan zagrał Lira po raz pierwszy 25 lat temu. Czyli był pan za młody do tego. Nawet 26. Tak. To nie jest kontynuacja. Tam to było w ogóle inne przedstawienie. Ja w ogóle inaczej rozumiałem Lira. Rozumiałem go wtedy w sposób tak, jak część widowni, poważna część widowni nadal czyta ten dramat i w ogóle go tak czyta. To jest tyran, który oddaje władzę albo zabrana mu władzę. To w ogóle nie jest o tym. To nie jest o tym dla mnie, po pierwsze. Po drugie, w zależności wielcy dramaturdzy i wielcy pisarze, wielkość ich literatury polega na tym, że mijają wieki, a oni są ciągle aktualni. Dlatego, że nie zajmują się instrumentami, którymi posługujemy się, czy narzędziami, tylko zajmują się człowiekiem. I ich Szekspir jest grany przecież w kilka wieków, jest permanentnie współczesny. Tylko się zmieniają akcenty w interpretacji, bo zmienia się świat, zmieniają się relacje między ludźmi. Ja powiem szczerze, że może nie powinienem tego mówić, ale dla mnie to jest, grając to przedstawienie, próbując i rozmawiając zresztą z wieloma ludźmi, oni nie potrafią tego nazwać, nie potrafimy tego nazwać, ale w nas wszystkich w tej chwili, myślę, wszystkich w każdym myślących i czujących jest pewien rodzaj niepokoju, strachu. Coś się kończy. I to nie chodzi o to, że coś się skończy bezpowrotnie. Tylko ja mam cały czas poczucie zagrożenia. Może wynikające właśnie z wieku. Ale nie tylko. Nie, wszyscy mamy to wszystko poczucie to zagrożenia. Jest, świat się zmienił. Relacje między ludźmi zmieniły się. Wartości, kryteria, zaimek ja, egoizm, brak humanizmu, upadek pewnej cywilizacji na rzecz innej, być może doskonalszej, nie wiem, lęk ale przed inteligencją sztuczną, przed brakiem porozumienia z drugim człowiekiem, coraz trudniejszym do uzyskania. To wszystko nam
podświadomie, nawet nie tym, którzy to intelektualizują, ale gdzieś w środku ja czuję, rozmawiając z ludźmi, że wszyscy mają takie poczucie, że coś się zbliża, jakieś tsunami nas czeka. To się dzieje. My już jesteśmy w środku tego tsunami. No i właśnie między innymi ten lir jest o tsunami, zbliżającym się tsunami, które rzeczywiście nadchodzi. A tak, ja tak rozumiem intencję reżysera, bo reżyser ze mną nie zwierzał mi się, co chce zrobić. Co chce pokazać. Ale gdzieś oglądając to, co on robi, wiedziałem, co mnie tyczy. Znaczy mnie jako lira tyczy. To nie jest władca, który rezygnuje z władzy. To jest władca, któremu się rzeczywistość odkleja. Wymyka z rąk. Wymyka z rąk, nie tylko, z głowy. Tak. Ze wszystkiego. Świat się kończy, w którym on funkcjonował. I który rozumiał. Próbował być mądrzejszy od natury, od przeznaczenia. Próbował się zabezpieczyć. I okazało się, że nie da się zabezpieczyć, bo jak tylko oddał odrobinę sterowania, to zwalił się świat mu na głowę totalnie. Nie do końca to umiał sobie z tym poradzić. Jak większość autorytetów nie umie sobie poradzić. Właśnie, o to chciałam dopytać. To nie jest sprawa tyranii, to jest sprawa autorytetu, to jest sprawa posiadania pewnej władzy. A jak wiemy, pycha jest siostrą władzy. No, oglądamy to zresztą codziennie. Więc to jest bardzo skomplikowane. Oczywiście to nie jest napisane wprost. Jasne. To trzeba się tego domyślić. Tak. Ja myślę, że ten lir w związku z tym, w zależności od tego, w jakim był grany czasie, w jakiej rzeczywistości, za każdym razem dotykał czego innego. Takim potocznym myśleniu to jest o tyranie, który słusznie został ukarany. To nie jest. Teraz na pewno nie jest. No ja też zupełnie tak nie przeczytałam tego. To jest dla mnie, jakbyśmy to dzisiaj ujęli, o boomerze, który w końcu postanawia odpuścić to miejsce, w którym jest, ale z drugiej strony na swoich emocjonalnych warunkach. No nie tylko, no nie tylko emocjonalnych. On wymyślił sobie, jak się zabezpieczyć. No tak. Że będzie jeździł między jedną a drugą. Tak, oczywiście, że dalej, w gruncie rzeczy, dalej będzie autorytetem. No do głowy mu nie przyszło, że jak go tylko zmiotą. Władzę, to przestanie nie tylko być autorytetem, ale zacznie być kulą u nogi. Ja w tym spektaklu szłam za panem. To wszystko, co działo się obok, nie do końca mnie przekonywało. Ale pracowało na mnie. Być może pracowało na pana. Pan niekoniecznie pracował na nich. Pan pracował na tę rolę tego dla mnie starca, który też takimi swoimi kaprysami pewnymi odrzuca. A zna pani starca bez kaprysów? No właśnie nie znam. Więc to jest o starości, taka esencja starości. To niekoniecznie tylko starości. No. To jest esencja tego, co towarzyszy nam wtedy, kiedy coś oddajemy. To nawet w sprawie rozstania na przykład małżeńskiego. No ale odrzuca... Ten który łaskawie zostawia majątek, a ma dzieci i te dzieci tracą z nim kontakt, wie, o co chodzi również od tej strony. To jest za każdym razem przechodzenie na kompletnie inny poziom, na inny pokład okrętu, który płynie, okrętu zwanego życiem. Ja myślę, że szczególnie w dzisiejszych czasach, my jesteśmy wszyscy zainfekowani rakiem. My wszyscy mamy raka. Rakiem. Tak. Ale mamy raka. Rozpadu, zniszczenia, mamy no bo raka. Rak niszczy, jedni mają raka zżera. Rzeczywistego, fizycznego, ale rakiem psychicznym na pewno. Coś nas toczy. Jesteśmy każdy. skażeni koniecznością, tak jak mówi Lir, przychodzimy na świat płacząc, a płaczemy ze strachu, że musimy wejść na tę wielką scenę i brać udział w tej błazeńskiej farsie. To jest cytat z Lira, dokładnie. Ale tak jest. My wchodzimy w życie, to jest, wiadomo, że teatr, życie to jest teatr i tak dalej. No. Ale tak, to tak. Za proste. To jest obowiązek uczestniczenia w tej farsie. No, można się wypisać. Bo nie da się z tego wymknąć. Raz się jest statystą, raz się jest koryfeuszem, ale jednak nie jesteśmy zależni tylko od siebie. Mało tego, odwrotnie. Próbujemy zbudować coś wokół siebie. Znam takich, którzy uwierzyli, że są wielcy. A pan nie uwierzył w to? Że coś mają wpływ na coś. Oczywiście, że mają, ale wielcy nie są.
A pan? Ja mam wpływ na co. Ja, wie pani, miałem kierując taki, jednak szczerze, wielką to tak, sceną. Każdy z nas ma w swoim życiu wtedy, kiedy mu się wiedzie, taki moment, że wydaje mu się, że wie lepiej. Mhm. Że jest to właśnie prawda. Kimś. Mhm. Że, ale zazdroszczę tym z moich kolegów, którym to nie minęło. A znam takich. Mhm. Natomiast ja mam coraz więcej wątpliwości. Mhm. Męczy to strasznie. To niedobrze mieć wątpliwości. Mhm. Wątpliwości osłabiają. I wie pani, ja rozmawiam, wygłaszam teraz z panią takie sądy i tak dalej. Kończę ten wywiad, idę do gabinetu, siadam się, znowu nabrydziłeś. No. nie mam pewności, że mam rację. No ale myśli pan, zadaje pan pytania. To jest cecha inteligenta. Ale powiem, żeby nie było, że to męczy. Nie, to jest coś nowego zupełnie. Myślę, że przychodzi taki moment w życiu każdego, jeśli mu los sprzyja, że żyje i jeszcze myśli, funkcjonuje i biega. Przychodzi coś takiego, że te wątpliwości, które męczą, jednocześnie dają pewną frajdę. To znaczy dają frajdę nagle. Ja na przykład przez te 3 miesiące prób lira prywatnie łapię się na tym, że więcej słucham teraz niż słuchałem do niedawna. Że ciekawi mnie, co kto mówi, bardziej niż jeszcze 2 lata temu. Ja byłem znany, rodzina jest w ogóle z logoreją, lubi gadać. I zarzucano mi, że nie słucham, bo gadam. A teraz się złapałem na tym, że więcej słucham. To jest korzystne akurat. Pada takie zdanie, na które publiczność reaguje żywiołowo w Lirze, że zanim się zestarzejemy, czy zanim się zestarzejesz, warto by zmądrzeć, prawda? Czyli tak, publiczność na to reaguje. Bardzo reaguje. No i co pan na to? Zmądrzał no, pan? No zgadzam się. Tylko co to znaczy zmądrzeć? Bo no może właśnie mieć... A być może właśnie im więcej się wie, im bardziej człowiek mądrzeje, tym się bardziej osłabia. No, może. To jest wybór. To jest wybór. To dotyczy zwłaszcza tych, którzy mieli jakikolwiek element autorytetu czy władzy. Nawet nad dziećmi, czy nad żoną, czy nad mężem, czy nad pracownikami, którymi się kieruje. Teraz nie każdy, można kto mieć dotknął władzy, jeśli nie złapi refleksji na temat z własnej nieomylności, która jest konieczna w pewnych elementach tego sterowania zespołem ludzi, każdy prędzej czy później no zaczyna gnić. Trzeba to wyłapać, umieć wyłapać. I teraz pytanie, czy się wyłapuje naprawdę, czy się nie naprawdę wyłapuje. Czy stać człowieka na to, żeby przyjrzeć się sobie z boku. Ta historia o tym oddawaniu władzy czy kapitulacji, to jest też historia o tym, w czym jesteśmy teraz, tak jak pan słusznie powiedział. Pan od 40 lat uczy w szkole teatralnej. To jest 43 już, nawet. No nawet 43. I to też jest historia, tam się też wszystko zmienia. Teraz nie można mieć władzy nad studentami, to bardziej można. Studenci mają władzę można. Nad wykładowcą. Ani student, wszystko jest nieprawda. No. Oczywiście się, to jest tak, jeżeli ktoś się zajmuje tym, czy ma władzę, czy nie, i w ogóle to jest dla niego rudymentarna sprawa, czy ktoś uraził mnie, czy nie uraził, to niech zmieni zawód od razu. W ogóle niech zmieni życie. Nie ma takiej szansy, żeby przeżyć życie bez konfliktu. Pytanie jest tylko takie, czy ten konflikt może ulec kompromisowi, czy nie. Bo jak ja słyszę, że trzeba żyć bezkompromisowo, nie idźcie na kompromisy, to mnie się scyzoryk w kieszeni otwiera. To jest niemożliwe. Bez kompromisu się nie da nic, tylko my mylimy kompromis z konformizmem. Dla wielu kompromis to jest rodzaj konformizmu, czyli korzyści. Kompromis służy sprawie, konformizm służy mnie. Tak, to jest super. Jeżeli to umiemy odkleić, a już w zawodzie każdym zespołowym, a szczególnie takim jak aktorstwo, teatr, praca zespołowa, bo tam oczywiście jak w drużynie piłkarskiej są strzelcy bramek i oni zbierają wszystkie
Ja też zawsze chciałem pracować w zespole, ale być Lewandowskim. Zresztą próbował pan grać. Ale na Lewandowskiego pracuje kilkunastu zawodników. Lewandowski sam nie zagra. O tym trzeba pamiętać. Jak Lewandowski będzie niemiły dla kolegów, to mu przestają podawać. No ale skonfliktował się z Błaszczykowskim, prawda? To znaczy, jakby jak to powiedzieć. Jak dwa jelenie wychodzą na rykowisko, to któryś z nich musi odpaść. Pokonać drugiego, żeby tych łani więcej się przyplątało do niego. Czyli wracając do szkoły, nie ma pan problemu. Konflikty są nieuniknione. Nie ma możliwości przeżycia w aktywnym życiu. Przeżycia życia bez konfliktu, bez porażek. Myślę, że na to, żeby być wielkim artystą, trzeba być potwornym egoistą. I pan jest takim egoistą? Nie mam co do tego wątpliwości. Na to, żeby pofrunąć w twórczości, trzeba być skupionym tylko na sobie. Jeżeli się człowiek dzieli sobą w jakikolwiek sposób, to już nie pofrunie. Może być lubiany, kochany, szanowany. Może uczyć na przykład. Ale nie będzie tym, Oprócz tego, wszystko, co mówimy, że studenci rządzą. Nie rządzą. Jeżeli profesor ma im coś do powiedzenia, to naprawdę, to może sobie na więcej pozwolić niż ten, który nie ma im nic do powiedzenia. Rozmawiamy z takiej perspektywy 80 lat, 81 pana. Ja nie mam w ogóle tyle. To jest nieprawda. Mam sfałszowane dokumenty. I nie wiem, kto to zrobił, nie wiem jak to się stało, ale ja w ogóle nie myślę o tym. Ale naprawdę, i to nie udaje tego. Owszem, teraz zaczynam to używać tego jako chwalipięctwa. No tak, bo pan kompletnie się nie kojarzy z tą datą. To nie jest moja zasługa. Jeżeli, dlatego jestem przeciwnikiem wszelkich jubileuszy, beneficów. Bo dlaczego komuś, za przeproszeniem, nie powiem co bujać, jak jest jeszcze szczęściarzem i ma bonus od losu. No przecież co to za zasługa, że ktoś mający 80 lat składa zdania. No. I gra świetnie przez 3 godziny. Sprawność fizyczna. Ile osób, tyle opinii. Tutaj też się tego nauczyłem. A zwłaszcza w dzisiejszym czasie. W czasie, w którym każdy może napisać w internecie. Na portalu, jakim chce, co chce. I mało tego, i najgorsze jest co innego. My uprawiamy najbardziej okrutny i najwspanialszy zawód świata. Mówię o aktorstwie teatralnym. Oceniany cały czas. Dlatego, że to jest zawód jętki jednodniówki. Tyle trwa moja twórczość, ile przedstawienie. Razem z opadnięciem kurtyny umieram. Nasza twórczość umiera. Może z martwych wstać na drugi dzień. Ale umiera. Nie zostaje. Ale przecież studenci wracający do szkoły, nic im nie mówi nazwisko Łomnicki, Cholubek. Jak go nie widzieli, tak. A już o rolach ich. Ja dlatego anegdoty opowiadam w szkole, bo anegdoty zostają. Natomiast to, co pisze krytyka, i to, co zawiesza się w tej chmurze cholernej internetowej, to zostaje. I jak ktoś mnie nie lubi i przygrzmoci mi druzgocące opinie, to te opinie cholera zostają. Ja nie mam żadnej szansy w przyszłości, żeby powiedzieć, przepraszam, ale mnie wtedy podobało się paru osobom. Nie mam szansy się bronić. To jest wspaniały zawód dzięki temu, bo ja dlatego, wie pani, kino mnie lubiło, jak byłem film też. No właśnie. Ale wybrałem teatr, dlatego że teatr daje mi dwie rzeczy, którego nie da mi żadne inne miejsce. Władzę. Nad publicznością. Władza władzą, ale to, że ja czerpię i z partnera, i z partnera zbiorowego, czyli widowni. Mówi, jak pan może grać 100 razy to samo przedstawienie? Nie ma to samego przedstawienia. Lir jest co wieczór inny, bo inni ludzie go słuchają. Jest pan zadowolony z tego Lira, którego pokazaliście? Jako aktor, współtwórca. To jest niedobre pytanie. Bo jak powiem, że zadowolony, to powiedzą, że kabotyn. Jak powiem, że niezadowolony, to powiedzą, że kokietuje. Że kryguje się. Ale czy pan się dobrze czuje w tym spektaklu? Powiem tak, są takie role, które się po prostu gra. I są takie role, które zostają w człowieku. Już nie mówię o pani, ode mnie.
Ja w tej chwili mam olbrzymią frajdę, ale nie grając lira, tylko znajdując w sobie lira. Ja byłem zawsze technikiem, zwolennikiem rzemiosła i nadal jestem. Mało z tego wiem, dość dużo umiem. A to sobie po raz pierwszy pozwoliłem zapomnieć, co umiem. Spróbowałem nie stosować żadnych sztuczek, które znam. Bardzo mało gram. To prawda. Ale bardzo to mało gram. Bardzo wiarygodne. I to jest taka frajda. Właśnie. To jest ta różnica między panem a resztą zespołu. Pan ale prawie w ogóle nie gra. To jest zamierzona rzecz. To nie jest możliwe, przypadek. Tak. Że tam się dzieje bardzo dużo. No, człowiek, który miał władzę i nie był głupi, jeżeli zmienił całkowicie swoje życie sam, nikt go nie wyganiał, nikt mu nie kazał, nie został obalony, nie przyszła nowa władza polityczna. Próbował sam dalej sterować, ale już bez takiej odpowiedzialności. Pożyć trochę wygodnie, ale dalej trzymać rękę na pulsie. To bardzo wielu dorosłych, zwłaszcza mężczyzn, ale teraz kobiety jeszcze gorzej. Bo kobiety są bliżej tyranii, już jak mają władzę. No już bez przesady. To już no, bez ale przesady, ja to mówię naprawdę. Z podziwem, bo ja jestem feministą. No tak. Całe życie mam dzięki kobietom ułożone. Ja znam takich feministów. Więc, więc to nie jest. Ja wiem, że tutaj specjalnie to powiedziałem, bo wiedziałem, że będzie od razu. Nigdy nie byłem... Ja mówię to szczerze. Nie, kobiety, jeżeli cokolwiek dokonałem w życiu, to tylko dzięki wam. No i proszę się z tego cieszyć. No, no i, ale przecież ja podziwiam kobiety nadal. Tylko nie podziwiam, jeśli kobieta mi próbuje wmówić, że należy jej się rekompensata za 1000 lat prześladowań. A nie należy? Nie. Należy się patriarcha. Wyrównanie spraw. Wyrównanie, i tak. Pchanie i prawdziwe wyrównanie spraw. Czyli? Bez żadnej różnicy. No, czyli to, że rzeczywiście nie decyduje płeć. Tylko umiejętności. No ja bym chciała rozmawiać z dyrektorką jakiegoś teatru, która sprawowała tę funkcję przez 20 lat w Polsce. Nie znam. Ale to nie dlatego, to nie zawsze jest dla... Przepraszam, ale niech pani powie, no mój brat jest rekordzistą no świata. No brat jest 43 lata jest dyrektorem. Nie wiem, czy sam abdykował, czy już mu... Ale to jest do księgi Guinnessa. No, bo ale, też mężczyzna. Czy miał kiedykolwiek zarzut jakiś, że... Nie wiem, bo ja nie chyba śledzę nie, jego życiorysu. Chyba nie, ale myśli pan, że... A w moim życiorysie znajdzie pani chociaż jedną kobietę, która powie, że steroryzowałem. Mogłem skrzywdzić, ale nie steroryzowałem. Grażynę Szapołowską twierdzi, że pan ją steroryzował. Muszę powiedzieć, że byłem za słaby dla kobiet. Musimy kończyć. Ale to dlatego, że ja na przykład wolę pracować z kobietami. To nie polega przecież na feminatywach, nie, to są tylko właśnie instrumenty, narzędzia, które się zmieniają. Prawda jest taka, naprawdę prawdziwy szacunek, prawdziwe ocenianie bez względu na płeć umiejętności, warsztatu, humanizmu, przede wszystkim humanizmu, który umiera, czyli empatia. Ale empatia prawdziwa, bo we wszyscy jesteśmy niezwykle empatyczni, domagając się empatii. To prawda, ale... A zwłaszcza młode pokolenie, oni się domagają bardzo empatii, nie mając żadnej empatii. To jest, przecież empatia polega na wzajemnym zrozumieniu. I to samo tyczy tego problemu, który ruszyliśmy. To jest, musi być wzajemne zrozumienie. A to, że samiec jest chamski bardziej. Ja w ogóle uważam, że mężczyźni są nieciekawi. Ja dlatego wolę pracować z kobietami. Mężczyzna jest, jak już jedzie, to tylko ma linie proste. Mogą ukośne, tak. A kobieta... Chyba, że się zestarzeje i ma wątpliwości. Po drodze, jak idzie się z kobietą, to nagle zobaczy, ona zobaczy, że jest i kapliczka przy drodze, i że kwiaty rosną. Ja bym tego nigdy nie zauważył. To jest fantastyczne. I nie traćcie tego, błagam. Nie traćmy. Błagam was. Obejrzyjcie te kwiatki po drodze. Nie. Sprawdźcie, żeby ja bym strasznie chciał, żeby mężczyźni skobiecieli. Nie w sensie erotycznym oczywiście. Tak, tak. Tylko żeby nabrali żeby złapali miękości. Wrażliwość kobiet na świat. Nie na siebie samego, bo mężczyznom nie brakuje wrażliwości na swój temat.
Natomiast kobiety stać na większe postrzeganie świata. Więc ale mój feminizm na tym polega. Rozumiem, ale to wszystko nie znaczy, że kobieta nie mogłaby być przez 40 lat, tak jak pana brat. Nie 40, przez 1000 lat. Przez 1000 lat dyrektorką przez teatru. Przez 1000, jeżeli już, to 1000. To 1000, dobrze. I na tym, niech nie zostańmy przy tym. I naprawdę już na koniec. To znaczy, bo żeby do Lira wrócić, no, tatuś córeczki tłamsił. No, jako raczej. Autorytet. Przecież wręczył akty swoim dzieciom. Popełniał podstawowy błąd, że miał najmłodszą, którą wyróżniał w sposób widoczny. I to już budziło konflikt. I to jest dla mnie najciekawsze. Bo przecież na tym to polega, że nie te córeczki, które krzywdził albo źle traktował. Oczywiście. Tylko ta najukochańsza mu nagle publicznie powiedziała nie. Mhm. I na tyle mu żyłka, za przeproszeniem, ambicjonalna pękła, że popełnił jeden błąd po drugim. Mhm. Ale zrozumiał to. Mhm. Ale za późno. Wszystko się rozpadło. No, za późno. Oczywiście, że za późno. Zrozumiał. No i teraz to pytanie jest, czy nas z kolei z naszym brakiem empatii stać na empatię wobec Lira? Mhm. Dobre pytanie na koniec. Zostawiamy z tym widzów. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Kubas, chłopak z Lublina, wydał swoją czwartą płytę w ogień, jest z nami. Witaj, dzień dobry. I chciałam cię na początek zapytać, czy ty byłeś kiedyś szczęśliwie zakochany? Fajne pytanie na początek. Szczęśliwie zakochany byłem, tak, właśnie w Lublinie. Mhm, ale dawno? Trwało to około roku, bo moja ówczesna miłość wyjechała daleko, daleko poza Polskę. I pamiętam, że ten taki naiwny romantyzm bardzo się złamał wtedy we mnie. Mm-hmm. No i to czuć, wiesz, że ten romantyzm się złamał w tobie, bo 10... Ciągle czuć, tak? Tak, ciągle czuć, bo 10 lat temu wydałeś taki hit właściwie, stworzyłeś, zaśpiewałeś piosenkę o miłości bez miłości, prawda? Dokładnie 10 lat temu, tak. No 10 lat temu. Teraz wydajesz płytę w ogień, gdzie zapowiadasz, że będziesz śpiewał o miłości i zaczyna się od rozstania. No, zaczyna się tak naprawdę od takiej reminiscencji na temat przeszłości. Mówimy o piosence Żywy Trup, która otwiera album. Tak naprawdę mam wrażenie, że wszystko w naszym życiu jest albo miłością, albo jej brakiem, więc to no jest ale bardzo... Żywy Trup, to nie mówi się tego o szczęśliwie zakochanym, co? Szczęśliwie zakochanym nie, ale szczęśliwie żyjącym trzeba czasami o tym przypominać, że po pierwsze nie każdy, kto żyje, to żyje naprawdę, a po drugie, że ten, kto naprawdę kochał życie, ten nie boi się śmierci i będzie żył na wieki. Tak powiedziałem trochę jak na homilii, ale... Tak. Czyli, no tak, bo to jak z Mickiewicza, wiesz, kto nie kochał ni razu, to nic nie będzie z jak niego. Jak śpiewa autor piosenki, kto nie kochał, nie wie nic. No, dokładnie. No dobrze, czyli ty te wielkie miłości masz za sobą i z młodym bardzo chłopakiem, 20-parolatkiem prawdopodobnie, prawda? Ile ma lat twój współśpiewający i współtworzący? Tak, Dawid Tyszkowski, tak. To jest chyba najmłodszy na tej płycie, którą nagrałeś. Tak, nie licząc mojego syna, jest to najmłodszy człowiek, z którym zrobiłem piosenkę. No właśnie, o przemijaniu. Co tak, młody tak. Chłopak wie o przemijaniu? No właśnie, nie jestem pewien, ale prawdopodobnie ten temat zaczął Dawid na naszym spotkaniu, bardzo krótkim, ale takim intensywnym, no bo powiedział coś takiego, że chyba najbardziej by żałował, gdyby nie pożegnał się ze swoimi dziadkami. Czuć było u niego silne przywiązania rodzinne i to było takie wzruszające dla mnie. Mm-hmm. No i jakoś ja ten temat podciągnąłem, bo ja lubię takie filozoficzne dysputy, że właśnie zazwyczaj ludzie na łożu śmierci pytani, czego najbardziej żałują, no to żałują, że nie spędzali czasu z bliskimi, albo że właśnie jak jest ten taki werset, który przyszedł mi akurat do głowy, bo to jest jakieś takie moje doświadczenie, że chyba gdybym umierał, to
to chyba mógłbym sobie przypomnieć tych ludzi, których nie przeprosiłem. Albo tkwiłem do końca w swoim jakimś takim przekonaniu o czymś, a to była iluzja. Nie miało sensu. Mhm. Więc ten temat taki przemijania się pojawił. I to jest fajne, że nie można generalizować, że z młodymi ludźmi to się gada tylko obleczym. Bo tak naprawdę wydaje mi się, że 80% ludzi rozmawia tak na powierzchni, takim small talkiem. No bo trochę się boimy tego, co nadejdzie, prawda? To jest ucieczkowe. Tak, no można zawsze pogadać o pogodzie, co w sumie jest dosyć głębokim tematem. Tak naprawdę. Wbrew pozorom dzisiaj, tak. przy tym, co widzimy, co się z pogodą dzieje. Ale jeśli właśnie chodzi o tą nieobecność w świecie, to z kolei z Kwiatem Jabłoni stworzyliście taką piosenkę, która pokazuje, jak bardzo czekamy na coś, co się ma wydarzyć, że w naszym życiu pojawi się, nie wiem, nowy etap, kariera, coś niezwykłego. Śpiewacie o tym, że patrzymy w telefonie, jesteśmy uwięzieni, uzależnieni od innych, a tak naprawdę gdzieś umyka nam to, że mamy wpływ na to, co się dzieje. Mamy wpływ. Oczywiście jest to skala mikro tylko. Ja trochę mam takie czasami podejście, że czasami nie ma sensu, bo i tak niczego nie uratujemy, bo możemy sobie robić piosenki ekologiczne, a i tak korzystamy z tych dobrodziejstw techniki, które szkodzą i nie możemy od tego za bardzo uciec. No, przykładem czym są samochody elektryczne, które miały być bardzo eko, a okazuje się, że nie są i wszystko staje się tak naprawdę marketingiem. Mm-hmm, to prawda. A o czym śpiewacie z Krzysztofem Zalewskim, z którym się znacie? Może zdradzisz, że to jest długa znajomość, przynajmniej z widzenia. Tak, z Krzyśkiem poznaliśmy się jak dostał się do liceum imienia Stanisława Staszica w Lublinie. On był w pierwszej klasie, ja byłem chyba wtedy w trzeciej. I występowałem z jakimś swoim takim licealnym zespołem i on śledził poczynania. Ale z tobą nie występował nie, wtedy? Nie, nie, nie. My się tak nie mieliśmy okazji. Dopiero gdzieś na męskim graniu się zbyt przecięliśmy. Smarkaty był wtedy, co? Nie, no ja wiedziałem, że rośnie niezły muzyk, że on już... Tak, że, już, był tak już była taka już miał już renomę, że bardzo... Mhm. Na przykład był egzamin do szkoły muzycznej chyba w Lublinie, który zdawał i on gdzieś tak zagrał z jakąś prędkością światła Marsz Turecki, żeby było tak na gitarze. Także on od początku był to wirtuoz, umówmy się. No tak, to prawda, to prawda. Wyjątkowy, przecież Idol też pokazał, no, że jest w stanie zwyciężać. No właśnie, i dlatego taka piosenka o zwycięzcy. Rdza. I o wspinaniu się na szczyt i o sukcesie i jakby o odpuszczeniu też tego sukcesu. No jest historia Macieja Oberbeki i Krzysztof ten utwór bardzo uskrzydlił, za co mu dziękuję. Lubię słuchać tej piosenki i super, jestem pod wrażeniem swoich doborów gości. No, masz rzeczywiście niezły zestaw tutaj i nawet swojego syna zaprosiłeś. No na płytę nie, ale w utworze, w reworku, w przeróbce jednej z piosenek Nowiki, mojej koleżanki serdecznej, Borys wystąpił na mikrofonie, także też odcisnął piętno w eterze. Pełny zestaw, a jest taka piosenka bardzo poruszająca i chyba bardzo osobista, Jedyny syn. Tak, tak. To jest piosenka, którą dedykujesz z kolei swojemu ojcu. Tak, tak, tak. Mm-hmm. To jest hołd, podziękowanie, wyraz szacunku, pamięci. Mm-hmm. Taki hołd, ale też no, próba rozliczenia się. Właśnie końcówka tej piosenki jest takim dla mnie najbardziej przejmującym momentem tej płyty. I w ogóle chyba z wszystkich swoich utworów, jakbym miał wybrać, to wybrał to. Im większa ciemność, tym więcej nad głowami gwiazd, gdy trzymasz mnie za rękę. Tam jest ten taki fragment. I poczułem, że przez trzy płyty nie było utworu dla niego i że należy mu się. I na tej czwartej tak. Mhm. A za kim skoczyłbyś w ogień? No na pewno za swoim synem. To tak mi się od razu mi się tak rzuca, może inni się obrażą. No ale nie będę też okłamywał, że żeby skoczyć za kimś w ogień, to musi być to szczególny rodzaj miłości bezwarunkowej. Mhm. A to jest taka właśnie miłość rodzica do dziecka. Mhm. Tak. Mhm.
Bardzo to poruszające, ale też jestem bardzo ciekawa, co polecisz naszym widzkom i widzom. Widzkom. Z tego, co cię w kulturze zafascynowało, czyli przechodzimy do części Więcej Kultury. No to czekam na twoje polecenia. Co polecasz? Na co iść do kina? Bardzo szybko te propozycje kinowe pojawiły się w mojej głowie, ponieważ jestem na gorąco. Po w zasadzie trzech niezłych seansach. No. Muszę wybrać tylko jedną. No proszę. Pozycję, tak? No słuchaj, To pewnie wybrałbym najbardziej barwny i niezwykły film, jaki w ogóle widziałem w życiu i oglądałem go ostatnio. Nazywa się Biedne istoty. O, cudowny film o kobiecości. Całkowicie właśnie, szalonej, dzikiej. No właśnie, on wcale nie był dla mnie o kobiecości, ale nie tylko. Mhm. Ja tak naprawdę, jak coś jest tak dobrego i tak niezwykłego, to ja mam problemy, żeby powiedzieć, o czym był ten film. Mm-hmm. Nie chciałbym mówić, o czym jest ten film. Po prostu koniecznie na niego pójdźcie. Mm-hmm. On jest niezwykły. Wspaniałą kreacją główną, ale... I aktorstwo. I scenariusz, i no wszystko. Mm-hmm. No, i ta wizualna strona, która jest absolutnie obłędna. Zgadzam się absolutnie. Obłęd. Trzeba iść koniecznie. Podpisuję się, Biedne istoty. I co dalej? Byłem na bardzo ciekawym, bardzo też śmiesznym spektaklu. Nie pamiętam jakiej reżyserii, ponieważ nie mam do tego pamięci zupełnie, ale w Teatrze Współczesnym sztuka Dolce Vita. Genialny spektakl. Na scenie barak. Także polecam. Ten spektakl reżyserował Marcin Hycnar, i aktor, i reżyser. I to jest bardzo ciekawa historia, bo oparta na różnych źródłach. Tam jest i Fellini, i Różewicz, także jest taka mieszanka. Też trudno powiedzieć, o czym to jest, bo są konkretne wątki, ale potem jest to wszystko tak wymieszane. Jest ten warszawski taki sznyt, jest ten aspekt relacji trudnej z rodzicami, zagubienia 40-latka w takich właśnie, pracującego w korporacji. No i niesamowicie w śmieszny sposób pokazana jest relacja człowieka ze social mediami. Mm-hmm. Jest po prostu coś niezwykłego. Także... Tak, bo dużo jest humoru w tym spektaklu. Bardzo dużo. A ja ci powiem, o czym on jest. Będziesz zaskoczony. O życiu. Po prostu o życiu, dokładnie. I coś jeszcze masz pod ręką? No i płytę, która mi towarzyszy. Towarzyszy mi bardzo często, chyba właśnie przy hałaśliwym tempie miasta oraz dźwięków Spotify'a i odbiorników radiowych czasami coraz częściej potrzebuje się zrelaksować. Wyłączyć. I Molly Lewis jest taką artystką. Nie wiedziałem na początku, co to jest za instrument w tle. Okazało się, że Molly Lewis jest gwizdaczką. Nie wiem, czy dobrze to odmieniłem, ale to jest solowy, główny wiodący instrument, czyli urocza pani, która jest frontmentką takiego jazzowo-bosanowego mm-hmm. składu, trochę retro, i ona po prostu gwizdże, nieziemsko gwizdże, i można przy tej muzyce robić różne rzeczy i odpływać. Polecam. Ciekawa jestem, co robisz przy tym gwizdaniu. Lubię golić głowę. Przy Molly Lewis. Cudownie. Czyli Skubas poleca Biedne istoty, spektakl w Teatrze Współczesnym i Molly Lewis. To jest moje odkrycie. Dzięki tobie nie znam i z przyjemnością się zanurzę. Nie wiem, czy zgolę głowę, raczej pewnie nie, ale chętnie posłucham. Ale wieczór z winem po burzliwym dniu na pewno przyswoi tą muzykę perfekcyjnie. Super, bardzo ci dziękuję. Dziękuję. A teraz zapraszam na relację z próby spektaklu Napis w Teatrze Ateneum. Był tam Paweł Tworek. Spektakl reżyseruje Artur Tyszkiewicz, a gra między innymi Grzegorz Damiecki. Zobaczmy, co tam się dzieje. Dzisiaj mam nie lada gratkę dla fanów teatru i komedii, czyli spektakl Napis w warszawskim Teatrze Ateneum, na którego próbę generalną już za moment się wybierzemy. Paryska kamienica i sąsiedzkie porachunki. Co może z tego wyniknąć? Sprawdzimy już teraz.
Historia jest dosyć tajemnicza, mianowicie do takiego dosyć ekskluzywnego osiedla, ekskluzywnej kamienicy sprowadza się nowa para. Po dwóch tygodniach pojawia się w windzie obraźliwy napis dotyczący głównego bohatera. Jeżeli piszemy przez CH, to dłuższy niż przez samo H. No przeszkadza mi treść tego napisu. Tak? No lepiej równa się... Ja się zastanawiam, dlaczego tak się stało, co ja takiego komu zrobiłem, że ktoś tak bardzo mocno mnie oczernia i klasyfikuje, nazywając mnie czterema literami. I tak jakoś próbuję metodą prób i błędów szpiegowskim, moim sznytem, dojść do tego, kto ten napis popełnił w tej windzie. Jestem ch**. Tam nabywają takie dni, kiedy ja sam, wie pan. To też jest sztuka o... jakby granicach kompromisu, tak bym to powiedział. Znaczy, na ile w życiu trzeba pójść na pewien kompromis, żeby żyć w zgodzie z innymi ludźmi. W napisie... Napisie. Będą trzy małżeństwa. Komediodramat opowiadający o mieszkańcach jednej kamienicy, w lepszej dzielnicy, no adekwatnie może troszeczkę do Mokotowa starego, do której wprowadzają się mieszkańcy powiedzmy z Pragi, czyli z mojej dzielnicy. Ja zauważam, że ostatnio ludzie nawet nie mówią sobie dzień dobry. Czy za sprawą tej sztuki będziemy inaczej spoglądać na swoich sąsiadów, czy może ich polubimy? Nie mówimy sobie dzień dobry, dlatego że rotacja na naszych osiedlach jest tak duża. Ona jest spowodowana właśnie tempem życia, tym, że bez przerwy zmieniamy miejsca zamieszkania. Nie znamy się, jesteśmy dla siebie anonimowi. Ja pamiętam jeszcze świat, w którym chodziło się do tego samego sklepiku, korzystało się z tego samego szewca. Trzeba takiego świata moim zdaniem bronić, takich małych społeczności. Mam nadzieję, że wymowa naszej sztuki posłuży ku przestrodze. Uroczy ludzie, jacy sympatyczni. Ma na przodorach, dziwny. Ta sztuka jest, i myślę, nie tylko dla mnie będzie, ale będzie terapeutyczna. Terapeutyczna dla nas na ten dziwny świat, którym przyszło nam, a zwłaszcza ostatnio, żyć. Pani Buwie jest, można powiedzieć, inteligentna inaczej. Czyli po prostu jest to osoba, która jest owładnięta mediami i która czyta. Ona co wyczyta, to wie. Dlaczego warto się śmiać? Bo śmiech to zdrowie. Tak, w tej otaczającej, potrzebujemy radości w tej otaczającej szarości. Więc tyle się na świecie dzieje, więc warto się uśmiechać. Serdecznie was zapraszamy. I pozdrawiamy wszystkich tych, którzy lubią jeździć. Trzymajcie się ciepło. I to już wszystko w rezerwacji dzisiaj. Za tydzień Olśnienia, więc pamiętajcie o głosowaniu. Do 1 marca do północy możecie głosować na ulubionego artystę lub artystkę, który zostanie Olśnieniem 2024. A ja się żegnam i w piątek za tydzień widzimy się w Krakowie na Gali Olśnień. Zapraszam.